Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Squido i to jest 32 dzień pięknej, epickiej serii sezonu drugiego Dziennika z Minecraft. Rozpoczynamy drugi odcinek naszej epickiej przygody, w której to zwiedzamy, podróżujemy i jest naprawdę pięknie, epicko. Co więcej tutaj mówić? Ja na dzisiaj naprawdę miałem koszmarny dzień. Tak bardzo, że nic mi się dzisiaj nie udało, ale jest wieczór, ja w ogóle jestem w temperaturze około 0 stopni, mam na sobie dwie kurtki. Tak, mam nadzieję, że mi dysk nie zamarznie, czy cokolwiek się złego nie stanie, bo jest tak zimno. I zaraz mi palce odmrożą się, chyba że mysz powinna być ogrzewana, prawda, to by było już w ogóle świetnie, ale nie jest. A ja dla was nagrywam odcinek, ponieważ znajduję się... ogólnie tak, przyjechałem do domu, ale w domu wszyscy śpią i nie chciałem właśnie nikogo budzić i mu przeszkadzać, nagrywając odcinek, więc poszedłem na pole nagrywać, poszedłem do garażu nagrywać, tak. Nagrywam w garażu, gdzie jest bardzo zimno, ale jestem bardzo szczęśliwy, dlatego że po prostu mogę dla was nagrywać i ta seria naprawdę mnie tak bardzo uszczęśliwia. Tak. Tak bardzo mnie uszczęśliwia. Szukamy skarbów. Wiem, że tam były biblioteczki, natomiast to mnie nie interesuje. Interesują mnie skrzynie konkretnie, które są zazwyczaj w domu kowala, więc takiego domu szukamy, ale też coś odwiedzimy i zobaczymy, jak tutaj mieszkają, jak tutaj żyją. O, zboże, to bym mógł wziąć, ale gdzie jest dom kowala? Hello! Hello! Chyba nie ma. Dobra, nie wiem, czy tam to było dojrzałe. Zboże nigdy za wiele, będziemy karmić nasze krowy właśnie nim, a tymczasem gdzie jest dom kowala tutaj? To jest dopiero zagadka. Coś laguje, pewnie to przez niską temperaturę, dlatego tutaj musicie wybaczyć. Naprawdę musicie wybaczyć, bo jest 0 stopni, ja sam zamarzam. Nie wiem, jak ten sprzęt będzie mi tutaj działał, bo... To powiedzieć, że Squido, fajnie sobie nagrywasz na laptopie i w ogóle nie wyśmiesz laptop i nagrywasz, ale prawda jest taka, że ja całą torbę sprzętu ze sobą muszę brać, jak gdzieś idę z laptopem nagrywać. Bo to nie jest tak, że biorę laptop i nagrywam, tylko do tego laptopa biorę jeszcze... Marchewki też bierzemy. Do tego laptopa biorę tak, słuchawki to na pewno. Bo na głośniku jakbym grał, to byście mieli przebicie i w ogóle. Muszę wziąć mikrofon, bo ten, który jest w laptopie, jest koszmarny po prostu. Jest tak koszmarny, że się nie da przez niego rozmawiać na Skype'ie. Jest naprawdę koszmarny. Głośniki zresztą też w laptopie są tak koszmarne, że nikomu nie życzę słuchać przez nie muzyki, bo to jest dramat. Więcej tego zboża urosło, miło. Do tego biorę mysza oczywiście, bo gdybym robił to na touchpadzie, no to też by był pewnego rodzaju dramat. Zresztą zobaczymy, o. Aha, to właśnie nie łapie jeszcze, jak się klawisze używa, to touchpad nie działa. O, to jest jeszcze tak, jest ciekawie, nie? Że jak się używa klawiszy, to nie mógł chodzić i obracać się jednocześnie, nie? To już w ogóle dramat. Także... No, musicie mieć to na uwadze. Dodatkowo biorę jeszcze dysk zewnętrzny. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę nagrywać na SSD-ku. Bo go trochę szkoda, no, naprawdę. Porządny ten SSD-ek, ale jeżeli bym nagrywał na nim odcinki, to po miesiącu, może dwóch, trzech by go nie było. Taka prawda, bo te odcinki ważą kilkadziesiąt gigabajtów jeden. Zresztą widać, jak dobra jest jakość. Tylko, że wioski kowala tutaj nie ma, znaczy domu kowala nie ma w tej wiosce i to jest smutne. Bo nie będzie prezentów. A Squido się tak cieszył i wszyscy się widzowie tak cieszyli. Wszyscy się cieszyli. Ale dobra, mamy zboże. Tyle zboża, to ja sobie wyhoduję z tego swoje prezenty w postaci skór i bewsztyków. Tak, już mi się nie myli to. Chodźmy na te świnie polować. Dobra, nie. Tak się nie będziemy bawić.
to trzeba zrobić tak, się rozpędzić i bum. No, wtedy jest dobra zabawa. No, nawet jak tak się mniej rozpędzicie, ale oczywiście atak z powietrza, czyli z wyskoku, jest bardzo niebezpieczny. No. Tak, mamy 8 jaj, to może jakaś farma kurczaków też z tego powstanie, kto wie. Może jakaś bardziej automatyczna, bo moja ta pierwsza nie była za bardzo automatyczna. Właśnie, automatyczna farma kurczaków to jest coś, czego jeszcze nie mam na świecie, a mogę mieć. I nawet to jest się bardzo prosto robi. A nie zrobiłem tego w pierwszym sezonie, więc mogę zrobić w tym. No czemu by nie? Trochę drewna też zabiorę, bo skoro już tak jest, no to tyle tych pięknych sosen, no to co by nie wypada nie wziąć, prawda? No, chodźmy jeszcze sobie tutaj ogarnąć, co jest w tej pięknej jaskini. Nie wiem, czy tam wszystkie komentarze czytałem, ale z tego, co widziałem, no to tak za bardzo nie wypowiadaliście się o tym tej miejscówce na trzecią bazę. Jak Squido, jeszcze drugiej nie skończyłeś, a już trzecią planujesz. No tak jakoś się złożyło. O, sadzoneczka. Może więcej sadzoneczek. Dobra, nieważne. Wiem, że podobno jest mniejsza szansa, jak się bije ręką te liście, aby na wypadnięcie sezonki, ale mniejsza z tym, że ja tego nie potrzebuję, bo przecież, jak już wspominałem, pójdziemy do pierwszej bazy, a tam jest wszystko. Wszystko. Czego tam nie ma? No. Nie no, tam jest wszystko. Nawet smocze jaja tam są. Serio. Jest tak pięknie. Dobra, nie wiem, gdzie jesteśmy. 400 bloków na zachód? Czekaj, nie. Gdzie jest słońce? To się po słońcu poznaje. Tam wschodzi, tam zachodzi. Czyli tam jest zachód. A skoro tam jest zachód, no to tam jest północ, a tu jest południe, więc jesteśmy 400 bloków na południe od bazy. Uff, tak wam szybko wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo to będzie wstyd, serio. Jeżeli się pomyliłem, ale ja się rzadko mylę. Ale też się zdarza, dlatego piszcie. Aby było wiadome, to dodam adnotację w razie czego. No. Będę dawać adnotacje, żeby nie było, że jestem taki idealny i w ogóle nie wiem, po co to drzewo zbieram, skoro mam go przecież dużo. O, zrobimy sobie łódkę. Skoro tak już zbierałem to drzewo. Dobra, tu przecież mam. No to zrobimy sobie łódkę. A sezonka, ale nie potrzeba mi. Zrobimy sobie łódkę i tą łódką najpierw tam popłyniemy. No tam coś chyba będzie ciekawego. Zresztą mapa. Mapa. O! No. No nieźle. Dobra. Zatrzymaj się. Czekajcie, bo chyba odkryłem czwartą bazę. Dobra, nie będę sobie robił żartów. Nie. Nie. Będzie tylko jedna trzecia baza i trzeba dobre miejsce wybrać. Bo będzie tylko jedna. No będzie jedna i koniec. Już koniec właśnie. Nie planuję właśnie więcej. Bo to stara wersja Minecrafta jest, jak to piszą. Często są właśnie takie osoby, że Squido graj na nowej wersji, bo to jest już stara, nie? Dlatego nie będzie chyba kolejnego sezonu tej serii. Skoro to jest stara wersja, no to po co robić kolejny sezon? Właśnie mi się takie górzyste podobają tereny. Tylko, że co jest z nim nie tak? Nie no, podobnie jest. Podobnie jest do tych wszystkich, które właśnie były, bo i mamy śnieg, i mamy wodę blisko, i dosyć dużo miejsca, z którego i tak jeszcze tam nie wykorzystałem w drugiej bazie, więc muszę tam zrobić. A propos wyników na konkurs z nazw dla baz, jak to ładnie powiem. Boże, moja ręka mi zaraz zamarznie. Muszę sobie jakoś, nie wiem, przełożyć do twarzy, jaka lodowata.
To co na myszy jest, ogrzewanej myszy mi potrzeba. To powiem wam tak szczerze, że się nie zdecydowałem na żadną nazwę. No są takie dobre, ale to trzeba przemyśleć. Albo są takie zwykłe, jak alfa, beta, gamma, delta, a i takie nazwy baz, nie? To są litery greckiego alfabetu. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, bo to jest prosty, okej? Okay? Jest bardzo prosty. 700 bloków od każdego jestem. Prawie, że. No, tak 20 jeszcze bloków w to miejsce i czekajcie, do tyłu? Do tyłu 20. Dobra, nie, bo już zaraz spadnę gdzieś w przepaść do lawy, a nie chcę psuć po prostu odcinka, więc... więc idziemy sobie w tamtą stronę. Tak, zdecydowanie. Po tych łąkach pełnych słoneczników. Właśnie, łąki pełne słoneczników. Tak bardzo nie jestem pewny tego ostatniego odcinka, czy go nawet wrzuciłem. Nie, na pewno. I sorry, ale jestem po prostu tak tragiczny dzień. Tak po prostu zniszczony jestem. No tak powiem, nie serio. Serio, jak jest, jak się czuję. To jest coś takiego. Bo dzisiaj było dużo zajęć. Takich, że ja nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje. Mało też spałem. A teraz też będę mało spać w ogóle, no. Także no, ma to swoje konsekwencje, że nagrywam tego Minecrafta, ale przynajmniej jestem szczęśliwy. A właśnie, bo to są te margaretki, a nie stokrotki, bo to się czymś tam różni z punktu widzenia botaniki, czyli to jest nauka o roślinach, jakby ktoś nie wiedział. Tylko że dla mnie to jest to samo. Bo zresztą w Minecrafcie to się chyba nie różni. W Minecrafcie nawet nie ma stokrotek. Także no, bo tak byłem ciekawy na temat tych kwiatów i chyba nagram ten odcinek o kwiatach, bo to jest coś ciekawego. W ogóle tak będę nagrywać odcinki takie. Może koniki, jej, chwila. Bo tam jest wilk, jej, młody wilk. Więcej, dwa wilki, wow. Dwa wilki, trzy wilki. Kości, dawać kości. Że ich się nie da mięsem nakarmić, chodźcie, macie mięso. Jej, udało się. No, ale... Ale ej, zjadłeś moje mięso i... No... Zjadł moje mięso... I co? I uciekł. Dobra, nie bawię się z nimi. Nie bawię się z nimi, zeżarł po prostu takiego epickiego, no... Czekajcie, to jest steak czy ten bewsztyk? Dobra, nie, bo to jest schab, to z schabu się robi styki, z wołowiny się robi bewsztyki, czyli zjadł taki kawał surowego mięsa wołowego. Konika może oswoimy. O! To są takie małe, malutkie, to są te... jak się nazywają te małe konie? Kucyki? Nie, chyba nie. No w każdym razie źrebaki chyba, tak? Nie wiem, nie znam się tak bardzo na zwierzętach. Ale moglibyśmy jednego konika wziąć, tylko że tam nie mam miejsca dla nich. Bardzo mi przykro. Jej, osiołki! Ale fajnie, ile osiołków! Wow! Nie, ale trafiłem do raju, po prostu zobaczcie tu, zobaczcie jeszcze tam, zobaczcie tutaj. Wow, nie no, to sobie ja to miejsce muszę zapisać. Zapiszemy to sobie miejsce, znowu nie wiem pod jakim klawiszem, ej. C? Tak, C. Dziwne, wydawało mi się, że wcześniej było pod innym. Dobra,
Stadnina. Chyba dobrze napisałem. Fajnie, że jest automatyczny kolor, nie muszę wybierać. Tutaj mamy, zobaczcie, i osiołki. A ja pozdrawiam tam tego osiołka Oliwiera z pierwszego sezonu. Naprawdę, naprawdę, to pamiętam go. Pamiętam go, jak z pustyni przybył. On taki bardziej wielbłąd był chyba. Nie wiem właśnie. Ale no, było pięknie. Ale tutaj ten fajny, fajną ma tutaj sierść taką. Wszystkie są takie fajne, ja bym chciał mieć wszystkie. Wrócę tutaj, wrócę, na pewno. Na pewno tutaj wrócę, w jakimś odcinku wrócę. Ale fajne miejsce udało się odkryć. Wow. Niesamowite. Normalnie tak się cieszę. Potrójnie już. No tu nic nie ma. Zresztą miałem nie wchodzić do jaskiń. Miałem nie wchodzić do jaskiń, ale no. Ciekawość, ciekawość, ciekawość. Muszę zobaczyć lokalizację na mapie. Tutaj są róże. Też bardzo fajne kwiaty. Halo, gdzie ta jest lokalizacja? Ona jest... Dobra, nie widzę stąd, ale dobra, idziemy w tym kierunku. Aż tutaj są drzewa. Po prostu dramat, dramat po prostu, bo wiedziałem, że będą jakieś problemy z tą temperaturą, że to nie jest normalne, że na takich temperaturach się pracuje sprzętem i co się poddało? Bateria się poddała. Brawo, moja bateria w laptopie. I tak ciebie wymienię wkrótce, i tak cię wyrzucę. No, bo zostało tam 10%, więc i tak będę musiał wkrótce zakończyć odcinek. Całe szczęście, normalnie, jakie mam mega szczęście, że cały ten materiał, który nagrałem, się nie usunął. Nie usunął się, bo sprawdzałem, się tak przestraszyłem, że jak już się wyłączył laptop, no to już po nagraniu, a jednak nie, po prostu mega, 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 mega się cieszę. Mam bardzo szczęśliwy dzień, jeżeli chodzi o Minecrafta, w ogóle jestem bardzo szczęśliwy z nagrywania tego Minecrafta, chociaż było kilka takich akcji, że mi się zepsuło nagranie, no to teraz na szczęście nie, na szczęście tylko bateria. No bateria jest właśnie takim elementem, ja chyba nawiniłam teraz dźwięku, także nie wiem, czy wy macie dźwięk, zaraz sprawdzę zresztą. Dobra, wszystko się ładnie nagrywa, znaczy nie wszystko, ale mikrofon jest, także jest bardzo dobrze i to jest fajne też miejsce na trzecią bazę, pójdziemy sobie tam. Tak, szukamy takiego miejsca na trzecią bazę i coraz więcej ich znajduję, dlatego trzeba wybierać właśnie. No, fajnie jest tak popodróżować sobie, pozwiedzać coś. Wow, tam idziemy i tam ten odcinek zakończymy, zanim ten laptop mi naprawdę padnie. Bateria jest właśnie najbardziej taka delikatna, bym powiedział, bo ona jest tam... zbudowana z cząsteczek takich chemicznych, które w określonej temperaturze tylko mają swoje właściwości. No i wiadomo, że już poniżej tych 0 stopni, no to ja mogę wytrzymać, wszystko może wytrzymać, ale bateria będzie chyba do wymiany. W każdym razie warto było nagrywać ten odcinek. Wow, ale tu są fajne te góry, coś takiego jak jakieś World Trade Center. Bez skojarzeń, nie drapacz chmur, tak chciałem powiedzieć. No. I w ogóle super, sorry, że tam dalej nie pójdę, ale naprawdę mi się nie chce i naprawdę trzeba już ten odcinek kończyć. Dlatego dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wszystkim się podobało pomimo tych problemów, pomimo tego, że jest bardzo zimno, pomimo tego, że naprawdę dzisiaj był koszmarny dzień, ale... bardzo się cieszę z tego odcinka i z tych waszych komentarzy, lajków, subskrypcji najbardziej chyba. I włączajcie adbloki. No, na razie, pa i cześć, do jutra.